prawą podnieś, lewą zjedź, tak, i po półokręgu, właśnie. I też, Kasia, jak podnosisz, zobacz, zjeżdżasz, zamykaj po kawałku i dopiero bierz głowę. Nie tak, że zjeżdżasz, zamykasz całość i ciągniesz, bo każda z tych faz to jest stopniowe zabieranie koniowi wygody. I to powoduje, super, że on będzie miał mniej odruchów oporu. Najgorzej koń zrobi zgięcie, jak mocno złapiesz. Po to zamykamy po kolei, żeby było elegancko i gładko. Dobrze? Jeszcze raz.